Witam Was, The Six Pounder. Chcieliśmy Was zaprosić na wywiad z Rock Metal News. Opowiemy o trasie koncertowej, o płycie Can We Fix The World i o różnych ciekawych rzeczach. O losach zespołu, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. I o tym, co będzie dalej. Zapraszamy bardzo gorąco. Can We Fix The World. Myślę, że jeszcze rok temu to w ogóle była sytuacja w ogóle abstrakcyjna dla nas, bo jakby kiedy zaczynaliśmy w ogóle cały zespół, to było tak bardzo zintegrowane z naszym życiem, że no, ja sobie w ogóle nie wyobrażałem, że moje życie może się potoczyć bez tego zespołu. Natomiast doszliśmy do takiego punktu, że miałem wrażenie, że chciałbym zrobić jeszcze inne rzeczy muzycznie. A ten zespół bardzo mocno jakby angażuje mnie, bo to jest 100%. I uważam, że doszliśmy do takiego fajnego punktu, gdzie świetnie razem się dogadujemy, bardzo dobrze nam się ze sobą gra. Udało nam się zrobić naprawdę wspaniały album. Po prostu w naszym mniemaniu to jest coś obłędnie dobrego, z czego jesteśmy niesamowicie dumni. I uznaliśmy, że to jest taki moment, że możemy spokojnie zgasić na chwilę światło z czymś takim. Jeżeli zażyczymy sobie na przykład, że za jakiś czas znowu chcemy wrócić i grać, to po prostu wiesz, my się cały czas lubimy, spotykamy, więc do siebie mamy cały czas numery, więc jeden telefon i znowu gramy. Jest to przemyślana decyzja, na pewno niczego nie żałujemy, bo ten album, myślę, pokazuje to, w jakiej kondycji jest zespół i koncerty też pokazują, w jakiej kondycji jesteśmy, także tutaj między nami jest wszystko okej, okay, nie? Wydaje mi się, że zmiana, wiem, że to jest taki trochę farmazon już dzisiaj, ale każda zmiana wychodzi od środka i ta płyta w sumie nie jest jakby naszym takim zapytaniem lub prośbą, tylko to jest bardziej, żeby po prostu poruszyć myśl tego, co można zrobić, żeby wprowadzić jakiekolwiek zmiany, i zmiany muszą iść od środka. My przeszliśmy przez wiele przemian tak naprawdę i ta muzyka jest też odzwierciedleniem tego, jakie zmiany przeszliśmy, bo to jest zupełnie inna muzyka teraz, nie? Niż na pierwszej, drugiej, a już tym bardziej trzeciej płycie. Zresztą między trzecim a czwartym krążkiem jest stylistyczna przepaść i wydaje mi się, że to też jest takim symbolem tego, że nasz świat się zmienił, nasz światopogląd na to, nasze podejście, w ogóle to w jaki sposób komponujemy, w jaki sposób też gramy koncerty, wszystko jest, dla nas to jest zupełnie inny świat. A to, czym dla kogoś jest ten świat, jak ktoś go postrzega, to jest wszystko sprawa bardzo osobista. I to jest takie pytanie bardziej do każdego z nas, nie? Tak, to tak jeszcze uściślając, że dla nas być może ten tytuł rzeczywiście jest taki... Znaczy spotkaliśmy się z tym, że ludzie go tak odbierają, że my chcemy naprawiać świat. Czy to, nie wiem, może się kojarzy dla komuś z ekologią, czy z jakimiś takimi tematami. Nam chodzi o świat wewnętrzny. Czyli my, zmieniając świat swój wewnętrzny, zmieniamy swój światopogląd i to, w jaki sposób postrzegamy świat. Czyli cała zmiana, czyli jak to mawia klasyk, że zmiana zachodzi od wewnątrz. Czyli to my widzimy po prostu, my tworzymy to, co nas otacza. I z taką myślą chcielibyśmy ludzi zostawić, żeby nie szukali rozwiązań na zewnątrz, tylko po prostu w sobie. Przede wszystkim my się zmieniliśmy. To w dużej mierze rzeczywiście, jak sobie przypominamy genezę, skąd była, dlaczego nazwa powstała, byliśmy w takim momencie, kiedy naprawdę byliśmy mocno naładowani, tak, że tak powiem, bardzo buntowniczo do pewnych kwestii. I rzeczywiście Killer King miał być to taki obraz człowieka, który po prostu jest destrukcyjny dla świata. I w pewnym momencie nam po prostu coś kliknęło w głowie i mówimy, no ale przecież to chyba chodzi o to, że to my uzewnętrzniamy sobą wszystko dookoła, więc nagle 180 stopni zmiana, no i dlatego już nie Killer King, tylko Can We Fix The World, ale to może tutaj jeszcze ze swojej perspektywy, bo jednak teksty też dużą rolę odgrywały w tym, nie? Wydaje mi się, że na tej płycie poruszałem trochę takich kwestii i z czasów mojego takiego
takiego gniewu, kiedy po prostu dostrzegałem krzywdę, jaką odczuwają zwierzęta i to właśnie te mamy utwory Monsters i Butchers. Ale też tak naprawdę ja się trochę rozwinąłem i w moich poglądach, no nie? I też stąd powstał kawałek Disconnected, Sickening, gdzie Sickening to tak naprawdę porusza kwestię tego, że dzisiaj już nikt nie może nic złego na żaden temat powiedzieć, bo każda opinia, która po prostu może nie być przychylna jakiejś jednej grupie, może być petardą, iskrą do tego, żeby wybucha jakaś taka dziwna, zupełnie nikomu niepotrzebna bomba. Wszystkie teksty powstawały po prostu na bieżąco, żeby uzewnętrznić te przemiany, które mieliśmy w nas w zespole. Zresztą to jest też pierwsza płyta, gdzie tak naprawdę i Paweł, i Piotrek ze mną śpiewają na koncertach. Mamy chórki. Cała płyta była właśnie robiona w taki sposób, że to my robimy. I w ogóle cała też sfera liryczna nie jest ja, nie jest ty, tylko jesteśmy my. Więc to jest płyta po prostu, jak powiem, dla ludu. To ja generalnie takie brzmienie, które jest na tym albumie, zawsze miałem w głowie. Zawsze chciałem, żeby to brzmiało stadionowo, ale kompletnie nie miałem pojęcia, w jaki sposób to można osiągnąć. Bo i tak uważam, że w taki sposób powinna brzmieć każda poprzednia płyta. Natomiast nie potrafiłem tego nikomu wytłumaczyć, a po drugie producenci, z którymi wcześniej współpracowaliśmy, też nie rozumieli chyba tej wizji, więc tak właśnie brzmią zespoły, które ja lubię w ten sposób, nie? I po prostu już w pewnym momencie zacząłem mówić, kurczę, co to w ogóle, dlaczego te wszystkie płyty no, nie brzmią tak jak sobie życzyłem? No, one, każda ma swój urok z tych poprzednich płyt. Natomiast pamiętam ten moment, że zacząłem właśnie bardzo, bardzo grzebać w samym procesie produkcyjnym i jeżeli chodzi o doszukiwanie się do brzmienia. Kminiliśmy, jak to zrobić, żeby ten album brzmiał tak, jak to, co mamy w głowie. A mam wrażenie, że bardzo często jest tak, że zespoły coś grają, a nagle słyszą zupełnie inny zespół z głośników, płyt. A tutaj jest, tutaj myślę, że osiągnęliśmy taki sound, że każdy album byśmy byli w stanie w podobny sposób zrobić. Czyli mamy swoją formułę na to, w jaki sposób możemy uzewnętrznić to, co mamy w głowie w muzyce. Nie? I jestem z tego mega dumny, bo tak naprawdę teraz bardzo łatwo by już nam dalej to wszystko szło. Ale to, ten efekt, który jest słyszalny, to był efekt, kurde, paru lat szukania soundu, gitar, perkusji, tak. To tak powinien brzmieć The Six Pounder od samego początku. Dlatego kończymy. Wiesz co, największy wkład, jaki ja poczułem, to była chyba edycja komputerowa i scalanie wszystkich utworów do kupy, ponieważ jak dołączałem, to już tak naprawdę wszystkie pomysły były gotowe, część utworów była już nagrana. Ale tu warto jeszcze wspomnieć, że na przykład niektóre numery już te, bo tak Piotrek dołączył, kiedy część rzeczy była rzeczywiście gotowa, ale na przykład takie historie jak w Burn Like Sun, gdzie Piotrek przyjeżdża do mnie z Warszawy i na próbę, to jest w takiej małej libacji, którą sobie robiliśmy, słuchając muzyki, na przykład powstawały takie fragmenty akustyczne, jak na przykład słyszymy na Burn Like Sun, tak, które były na totalnym spontanie zrobione i to zostało. Wtedy nie myślałem, że to wejdzie, nie? Bo to było na zasadzie takiej zabawy, a okazało się, że jest to fajny motyw. Filip zrobił fajny tekst, fajną linię melodyczną, także weszło, nie? I jakby największą taką rolę poczułem, że się spełniam w tym. W momencie, jak zacząłem to wszystko scalać, mam jakiś taki zmysł, myślę, nie wiem, ścisły, albo taki, który porządkuje, podsumowuje pewne rzeczy. I wziąłem sesję od Pawła, zacząłem układać, aranżować. Tutaj na przykład widzę, że stopa z basem powinna iść tak, więc zacząłem to podsumowywać. No nie? I wtedy usłyszeliśmy, wow, te traki bez miksu zaczynają brzmieć. No i tak samo później zrobiliśmy z wokalami, nie? Że po prostu usiadłem z Filipem w studio, zaczęliśmy nagrywać, układać, dokładać kolejne głosy, warstwy i nagle się okazało, że wow, to jest to. We don't know we lost, and don't care if we had to. Wiesz co, na tyle te riffy Pawła ze mną rezonowały i były takie
My podobnie słyszymy w ogóle. My podobnej muzy słuchamy, nie? Tak naprawdę to był pierwszy koleś w mojej historii, który słuchał Nickelbacka, nie? Van Halen, takie rzeczy, gdzie jak ja z poprzednimi składami grałem, to wiesz, to było pedalstwo, nie? A ja lubię takie rzeczy, to jest dobrze wyprodukowane, dobrze zrobione. I jest to tak dopięte na ostatni guzik i to mi się bardzo podoba, nie? To rzeczywiście było coś takiego, że jak Piotrek dołączył, to było takie kompletne się nagle wydarzyło, nie? Mówię, z całym szacunkiem do pozostałych, do poprzednich gitarzystów, ale nie ukrywam, że tak nam się to wszystko po prostu skleiło. Nawet nie jeżeli chodzi o granie, tylko o sposób słuchania muzyki, wiesz, no, że nagle mówisz, słuchasz stopki, albo werbla, albo brzmienie gitary i od razu kumasz, ja wiem, że jemu się to podoba, on wie, że mi się to podoba i to jest bardzo... I to się napędza, to nie? To się napędza. Same się rzeczy tworzą, tak. I to ciężko tak nawet sobie przypomnieć, jak pewne motywy powstawały, nie? Więc była taka podjarka tym, że to poszło. Jakby chcieliśmy na początku, żeby, jeżeli chodziło o urozmaicenie wokalowe, nie? Bo na przykład w tym numerze Burn Like Sun tak pomyśleliśmy, że chcielibyśmy trochę takiego, mieć więcej góry w niektórych partiach na przykład wokalowych na refrenie, nie? I tak sobie myślę, no kurde, no Krzysiek idealnie się do tego sprawdza, więc z racji tego, że graliśmy razem koncerty, no to mówię do Krzyśka, kurde, dawaj, masz taki numer, zobacz, nie? Krzysiek mówił, kurde, wow, fajnie. No i bardzo, bardzo prosto, więc... Spontanicznie. Bardzo spontanicznie, ale... Znaczy bez ale. Po prostu no mega, mega profesjonalnie Krzysiek do tego podszedł i ten wokal siadł świetnie. Ale w tym samym numerze jest jeszcze Jarek Błądziński z zespołu Voodoo, które w latach 80. było... Nie wiem, czy wy kojarzycie, ale to jest taki zespół, powiedzmy, no... Legendarnych heavy metalowy. No i Jarek też, z racji, że się przyjaźnimy, w ogóle też położył te wokale na refrenie i dlatego to wszystko razem... Szukaliśmy po prostu też takiej opcji, która by rozjaśniła te refreny. Pasmowo, żeby to wszystko brzmiało szeroko. Dobrze, tak jak już wcześniej mówiłeś, że jest to stadionowe troszeczkę. Więc z tego szukaliśmy, żeby było takie bardziej tak z przytupem, nie? Piotrek zagrał solo w numerze We Are No More. Ja na przykład... No uwielbiam brzmienie tego gościa, bo jest bardzo nietypowym gitarzystą, brzmi powiedzmy tak, no... Jakby na skrzypcach grał. Trochę jakby na skrzypce grał, ta lekkość taka w tym brzmieniu jest i byłem ciekawy, bo to jeszcze było przed tym, jak Piotrek doszedł, to solo przez Piotka Lewandowskiego zagrane i tak nie miałem pojęcia, co on zrobi. Wysłałem mu tutaj z pustą przestrzenią na to solo i tak odesłał, mówię, wow, kurde, jakie w ogóle podejście do muzyki, także... No, mega nam to siadło. No, a że Piotrek jest jeszcze dodatkowo wyborny w graniu, no, gra to solo w taki sposób. Ja mam z tego fan na żywo. Że super, nie? Super, no. I też jest dla mnie inspirujące, bo później tak myślałem, że kurczę, to jest fajny kierunek, żeby takie długie solówki z długimi dźwiękami, ładnym vibrato zrobić na resztę płyty, nie? W ogóle polecamy zapoznać się z twórczością też Piotrka Lewandowskiego, bo to jest naprawdę nietuzinkowy gitarzysta i kompozytor. Zupełnie inny jakby styl, inny kierunek, ale mega inspirujące. Ja na tych ostatnich koncertach trochę byłem w amoku i w euforii, ale Piotrek więcej pamięta. Myślę, że tak. No, wiesz, no, to ciężko by było, żeby ludzie byli szczęśliwi, że kończymy działalność, tym bardziej, że zaczęliśmy jakby tą trasę z albumem, który jest dobrze przyjęty, więc oczywiście dostajemy może takie głosy niezadowolenia, nie? Z powrotem, ale ludzie są mega wdzięczni, że w taki sposób ładny kończymy działalność, kończymy jakby ten etap. Były momenty wzruszające, oczywiście, tak. Ludzie płakali pod sceną, także takich, super. Które opowiadają, że są z zespołem od początku, na przykład oświadczali się sobie na koncertach. To są oczywiście historie, w których ja nie uczestniczyłem, bo jestem od 3 lat w zespole. Natomiast jest to bardzo wzruszające, ale ludzie są też wdzięczni, że dostają fajną płytę, fajny produkt. I że też kończymy to w taki sposób transparentny, że po prostu mówimy, to jest koniec, dajemy wam ostatnie koncerty, ostatnią zajebistą płytę i
po prostu, że każdy wie, na czym stoi i nie plujemy na ten zespół, na tą markę, tylko po prostu wychodzimy z tego z twarzą. Tak, dokładnie też takie wrażenie odniosłem, że to nie jest tylko, że ludzie tutaj nie przychodzą tylko po muzykę, że przychodzą po to, żeby też z nami być, że przychodzą po to, że na tych koncertach spotkali się z innymi ludźmi, którzy powiedzmy doświadczają takiego formy, nie wiem, emocji, wrażliwości, bo mam wrażenie też po tych latach, że nasz zespół reprezentuje inną formę wrażliwości od innych bandów. To nie jest tylko przychodzenie, że ludzie przychodzą, słuchają riffu, fajnie, zajebiście, ktoś pograł i zszedł ze sceny, tylko oni się czują, ja mam wrażenie i zawsze w sumie takie było założenie tej kapeli, żeby ludzie przychodzili jak na imprezę, żeby czuli się po prostu dobrze, fajnie, wychodzili z bananem na gębie, uśmiechnięci i radośni i mam wrażenie, że trochę czują, że może im tego zabraknąć, że inny band może im tego nie dać. I no i tyle, no takie jest życie, więc na pewno coś sobie wymyślą, znajdą jakąś, wypełnią tą lukę, ale rzeczywiście było dużo emocji takich właśnie, wspomnień fajnych po tych koncertach, także super. Dla mnie emocje były bardzo podobne. Ja się bardzo tym ekscytowałem. Po prostu jak takie... Zwrócił mi taki, kurczę, taki dzieciak, który się ekscytuje tym, co zrobił i chce pokazać światu. Myślę, że były podobne. Rzeczywiście o tyle się to różniło, że wiem, że po prostu jest to koniec, bo wcześniej, kiedy wydawany był debiut, to po prostu nie zakładałem nigdy końca. Myślałem, że umrę po prostu z tym bandem i tak to się wszystko skończy, że to jest początek mojej przygody. Teraz wiem, że to jest... Właściwie nie chcę powiedzieć, że to jest koniec tej przygody, bo my nie spalimy tych płyt, więc one pozostają, ta muzyka zostanie. Ale emocje były... Było trochę takiego wzruszenia, no bo to jest rzeczywiście taka dziwna sytuacja, że wydajesz album, a za chwilę wiesz, że skończysz, ale wierzyłem w to, że pozostawimy po sobie naprawdę bardzo dużo fajnych przeżyć, bo w tej muzyce no, oddajemy siebie trochę i w najlepszym naszym momencie chyba, w jakim jesteśmy. To jest w ogóle fajne pytanie, bo w sumie teraz to spiniałem, to przecież jak pierwszą płytę wydawaliśmy, to ekscytacja była stąd, że po prostu zrobiłem coś, czego nigdy wcześniej nie zrobiłem. To była moja pierwsza płyta w życiu, bo epki nie liczymy. Pierwszy album, pierwsza okładka, pierwsze koszulki, pierwsze jakieś takie większe koncerty. Nie wiadomo, po prostu nic nie wiem, co się dzieje. Ale ja się cieszyłem i chwaliłem się tym i mówiłem o tym, bo to było coś, co zrobiłem wtedy najlepszego, jak mogłem. A ta ostatnia płyta jest dokładnie tym samym, tylko że ich lat dalej, bo teraz się na przykład jaram, jakby to powiedzieć, żeby to miało ręce i nogi. Przy pierwszej płycie robiłem tak jak po prostu mi się wydawało, że jest dobrze i byłem podjarany, mimo że było na niej dużo błędów, dużo baboli i tak naprawdę jak sobie przypomina w ogóle, że pierwsze domówki, to się śmieje sam z siebie tak naprawdę. A ten ostatni album, po prostu ja się lubię nim chwalić, bo po prostu wiem, że jest dobry. I wiem, że wszystko to, co na nim jest, jest po prostu takie, jak zawsze chciałem, żeby było. I ekscytacja jest tak samo duża, aczkolwiek bierze się z troszeczkę innych bodźców, nie? No i w sumie zaczynaliśmy tą przygodę, tak jak mówię, z taką niewiadomą, że nie wiedzieliśmy, jak się współpracuje z wytwórniami, o co tu chodzi, jak wygląda rynek muzyczny i tacy byliśmy, totalna nowość, nie? A teraz w sumie tak jak sobie pomyślałem, że wydaliśmy album sami, zrozumieliśmy, na czym polega świat wydawnictwa i mimo to, że robimy to dalej sami, to mamy fanów, którzy są z nami, kupują od nas ten album, więc ja czuję zajebistą godność i szacunek własny do siebie, że zrobiliśmy album taki, jak chcemy, nie pod niczyje dyktando, nie pod dyktando rynku i nie patrzyliśmy w ogóle na to, czy się komuś będzie podobało, czy nie. Podoba się to nam. I podoba nam się to, że się też spodobało to innym, więc to jest dla nas po prostu mega, wiesz, że robiliśmy to dla siebie, a że się spodobało innym, to jest po prostu super nagroda za to, co my z siebie daliśmy, także petarda uczucie i bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni za ten feedback, który dostajemy od ludzi, bo no to jeszcze dalej nas uskrzydla, nie, czyli niby koniec, a my cały czas, wiesz, cieszymy się tym, że ludzie też odczuwają tą radość, którą my czujemy, także i nie ma między nami a fanami
żadnych gości w garniturach, którzy powiedzieli nam niczym słupki. Nie, my po prostu zrobiliśmy to od siebie. To jest coś takiego jak cygański pogrzeb. A czym jest cygański pogrzeb? Że jest impreza. No jest impreza cały czas, jest tak. Jest koniec, właśnie, ale jest impreza, nie ma smutku, nie? Tak. To jest coś takiego, okej, no ludzie mówią, czemu kończycie taka dobra płyta? Super, nie? Ale właśnie to nie jest tak, że my kończymy. My zostawiamy po sobie naprawdę cztery płyty, nie? No tak. To jest tak, że każda jest inna, tak. Każda jest na swój sposób zajebista, ostatnia jest najlepsza według nas, ale wśród naszych fanów jest... Feedback to potwierdza po prostu, no tak, że ale wiesz, jest ktoś, kto na przykład mówi, druga jest najlepsza. Ja się z tym zgadzam, ktoś powie, że trzecia jest najlepsza, też się z tym zgadzam. I ze wszystkim się trzeba zgodzić, bo muzyka jest bardzo osobista, każdy to odbiera na swój sposób, no nie? To na czym nam zależało to, żeby ta płyta była najlepsza, jaką możemy zrobić, jest. I ta ostatnia trasa, która teraz się rozpoczęła i za jest chwilę super. Się też skończy, jest tak samo. Mamy półtora godzinny set, jest po prostu dużo wszystkiego. Jest bardzo fajna impreza i mówię, no chcemy to zakończyć po prostu, żeby każdy był uśmiechnięty, nie? Płakać będzie można pójść. Tak, tak. Ja będę pastorem. No Filip będzie pastorem, ja na pewno dalej będę muzykiem, będę tworzył i będę grał, komponował, bo nie ukrywam, że przez... będąc powiedzmy... Wcześniej głównym kompozytorem tego zespołu, zacząłem też być jego menadżerem i księgowym i wszystkim, co mnie po prostu wydrenowało z emocji muzycznych i nie lubiłem siebie za to, że coś, co jest moją największą pasją, moją największą miłością, rzuciłem trochę w kąt. I od powiedzmy no niedługiego czasu bardzo mocno poświęcam się znowu na powrót do tego, żeby ta cała moja pasja znowu odżyła i to, w jakim ja jestem teraz w momencie, jest dla mnie tak, tak cudowne, że chcę po prostu, wiem, że już przeszłość poświęcę na muzykę, a nie na inne, nie wiem, no to co będzie, na pewno coś będzie muzycznego, nie będę pastorem, na pewno będę dalej grał i komponował. Mamy dużo pomysłów, mamy pomysły wspólne, i czas pokaże, co to będzie. Chyba chodzi w tym wszystkim o to, żeby realizować się twórczo, kreatywnie, a w jakiej formie, to czas pokaże a po co ubierać wszystko we formę, niech to po prostu płynie, nie? I co będzie dalej? Ja na przykład, jeśli chodzi o niego, nie wiem, ja nie wiedziałem, co będzie przez cały czas trwania zespołu z nim, nie? To z nim to nigdy nie wiem, tak naprawdę, więc to jest właśnie fajne, ja się cieszę, że Paweł ma takie podejście teraz, bo to jest tylko na plus dla wszystkich, uważam, nie? W sensie, mówię, nie tylko dla nas w otoczeniu, ale ogólnie dla fanów powiem to bez jakiejś takiej ściemy, ale nie tuzinkowej dobrej muzyki, bo naprawdę ja mam takie wrażenie, że po prostu dzisiaj wszyscy zapierdalają według schematu, nie? Po prostu już nikt tak naprawdę nawet nie wyściubi nosa w bok, kapele te robią coś faktycznie innego, to można na palcach jednej ręki policzyć i w sumie to, co było tak jakby naszym takim, powiedzmy, gwoździem, czyli to, że wszystko jest inne i nawet ta ostatnia płyta, przecież praktycznie każdy utwór jest inny z innej parafii i każdy gość jest z innej parafii, wszystko jest z innej parafii. No właśnie to jest tego siłą, nie? Mhm. I ta siła też ma prawo zaprocentować dalej, nie? Czyli na przykład, jeśli będziemy grali akustycznie, to będziemy grali akustycznie, jeśli będziemy grali na fortepianach, to na fortepianach, jeżeli będziemy, nie wiem, rapować, też możemy to zrobić, dlatego że wydaje mi się, że przez te wszystkie lata, kiedy robiliśmy The Six Pounder i przez te wszystkie całe doświadczenie, które zdobyliśmy, no to jest po prostu w tym momencie, to jest taki dobry, taka żyzna gleba do tego, żeby coś fajnego urosło. A co? Naprawdę nie wiemy. To jest... sam jestem ciekaw i na pewno się tym podzielimy z ludźmi, bo to nie jest tak, że się po prostu zmyjemy i nas nie będzie, tylko po prostu o wszystkim będziemy informować, dlatego że uważam, że nasi fani są fanami po prostu nie tylko The Six Pounder, ale tego, co przez nas przechodzi, nie? Jakaś taka tak. Energia, jakaś taka muzyka, jesteśmy dźwięki. Tylko środkiem tego przekazu. Otóż to, takie trochę naczynie, jakby to można powiedzieć, nie? I to jest to wszystkim piękne. Jeżeli będę chciał śpiewać, będę śpiewał, będę chciał, nie wiem, jakieś murmurando robić, będę robił murmurando. Ostatnie słowo. Kurde. Wydaje mi się, że nie ma sensu mówić ostatniego słowa. To jest... Ostatnie słowo to padnie wtedy, kiedy po prostu nas pochowają. A w tej chwili robimy muzykę dalej, gramy dalej, zapraszamy na koncerty. Mamy teraz 19 listopada Wrocław, potem 25-26 Gdynia, Warszawa. I gorąco zapraszamy na te koncerty, bo są naprawdę dobre. Przygotowaliśmy długiego seta.
kapkę poniżej 2 godzin w sumie wychodzi z całego grania. Mamy zajebistą radość z widzenia się z ludźmi pod sceną i po koncercie przed koncertami. Mam nadzieję, że zobaczymy się z maksymalną ilością ludzi na tych koncertach po prostu, bo na tym nam zależy. Po to jest ta trasa. Ta trasa nie służy temu, żeby cokolwiek komukolwiek udowodnić. To jest tylko i wyłącznie tak jakby dobry moment do tego, żeby pokazać, gdzie jesteśmy, jaką drogę przeszliśmy, zbić piątki, porobić sobie foty, ponagrywać wideo i z uśmiechem po prostu powiedzieć do zobaczenia. A ja jeszcze tylko dodam na koniec, że filozoficznie, nawiązując do tytułu płyty, żeby każdy w sobie odnalazł pasję i naprawdę wszystko się później ułoży. Żeby ludzie robili to, co kochają, bo to jest jedyne szczęście, które może ich spotkać, jeżeli będą się realizowali z tego, co czują. Nie ma innej opcji na szczęście, także o tym jest ta płyta. My tak się czujemy, także mam nadzieję i życzę wszystkim, żeby poczuli to samo. Jedyna opcja na Can We Fix The World?